W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Pierwszy wrześniowy dzwonek oznaczający koniec wakacyjnej laby usłyszało ponad 280 tysięcy uczniów w naszym województwie. Tak, będę planował, żeby być lepszy niż rok temu, tego 1 września. Już będę przypominał sobie, co to się działo przed 2 miesiącami. Nie, raczej podchodzę na tym na luzie i raczej staram się nie stresować. Gospodarzem wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego była szkoła prowadzona przez Zgromadzenie Michalitów. Nasza szkoła cieszy się niezłym zainteresowaniem. Myślę, że ma na to wpływ poszukiwanie szkoły, która kształci na wysokim poziomie, ale nie tylko poszukiwanie szkoły profesjonalnie przygotowującej do zawodu czy do przyszłych studiów, ale także szkoły, która daje poczucie bezpieczeństwa, która jednak kładzie nacisk na wychowanie, na pewnego rodzaju braterstwo, też odpowiedzialność za siebie, ale i za innych. W uroczystościach wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego uczestniczyła wiceminister edukacji narodowej Marzenna Drab. Poinformowała, że w połowie września do publicznej dyskusji trafi projekt reformy systemu oświaty. Sama ustawa ma być gotowa do końca tego roku. Chciałabym uspokoić wszystkich, że jest to reforma przemyślana, systematycznie będzie wprowadzana. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozmawiać na temat reformy, żeby z nami kontaktowali się. To dzisiejsze tutaj spotkanie również traktuje tak, że chcemy o tym rozmawiać, chcemy słuchać, co mają do powiedzenia i nauczyciele, rodzice, ale i również uczniowie. Także zachęcam wszystkich do współpracy. Wiceminister dodała, że odbudowa i podniesienie jakości szkolenia zawodowego to jeden z priorytetów resortu edukacji. To jest takie nasze oczko w głowie, gdzie właściwie odwracamy jakby tą tendencję od tych tak zwanych zawodówek. Będą tworzone szkoły branżowe, będą to dwustopniowe szkoły branżowe. Będzie można zakończyć je, ten proces edukacyjny, maturami. Będzie można dalej podjąć naukę w ramach licencjatu, ale i też dajemy taką furtkę i możliwość otwarcia tego cyklu szkolenia z możliwością studiowania potem jeszcze na uczelni. Również Podkarpacie stawia na zawodowców. Urząd Marszałkowski wspiera szkoły zawodowe, doposażając na przykład pracownie. Czyli w tej perspektywie finansowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego także funkcjonuje w tej formule programu Stawiam na zawodowców. Wiemy o tym, że wielu młodych ludzi wyjeżdża za granicę naszego kraju. Chcemy, aby otrzymali dobry zawód, żeby mogli znaleźć w tych nowo tworzonych miejscach pracy, które są naprawdę innowacyjne. Szkolnictwo zawodowe jest także priorytetem dla podkarpackiego kuratora oświaty. Chciałam zwrócić uwagę na powstanie pierwszej klasy szkoły branżowej, pierwszego stopnia właśnie. Myślę, że to wielkie pole do popisu dla szkół zawodowych właśnie, ale też i nowe wyzwanie. W ramach środków finansowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy będą prowadzone pilotażowe programy również w zakresie kształcenia dualnego i temu kształceniu dualnemu będziemy się po prostu w tym roku też przyglądać. Na Podkarpaciu naukę rozpoczęło ponad 280 tysięcy uczniów, aż o 17 tysięcy mniej niż przed rokiem. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.